No, witam panowie, dzisiaj na stole Toska 303 i stan jest taki, że troszeczkę jest rozdygotane kółko, jest do przestrojenia. Ktoś tutaj miał już wstawioną taką konwertę tego typu, już go wymontowałem, otworzyłem głowicę i zaraz będziemy się brać. Sprawdziłem, wzmacniacz pracuje, lewy, prawy kanał pracuje, tu już zdjąłem pokrętło, żeby się dobrać do przodu, do frontu, jest troszeczkę, no, stan nie za ciekawy tej Toski, ale będzie działać. No, na zbliżeniu, na ujęciu wygląda Toska wewnątrz tak. Umyłem płytkę już, płytka jest po myciu, głowica rozebrana i czeka na przestrojenie. Tak jak mówiłem, jest luźne pokrętło od przestrojenia. Tu wszystko jest do czyszczenia. Ten panel ktoś malował, już nie oryginalny lakier, przynajmniej na wierzchu. Tutaj obdrapany, jednak ktoś próbował tego. Dobra, odświeżymy troszeczkę ten front. No i przede wszystkim te kółko trzeba tam to zrobić, tą tulejkę, nie? Wymienić na nową najlepiej. Dobra, bierzemy się do przestrojenia. SDR-ek już tutaj pracuje. Znaczy, jeszcze nie włączony, ale już pracuje. Działamy. No dobra, panowie, jest tak, działamy. Wymontujemy C1, wymontujemy C9 i C13. Bo to jest głowica GFE-105. C1 znajduje się, nie wiem, czy tutaj zobaczycie. Tu już ktoś go wybrał. Mało, że ktoś wybrał, to jeszcze kurde ktoś diodę podstawił. Tu już też wybrane. Czyli C109 wybrany. To nie rozumiem, po co był tutaj ten konwerter wstawiany. I C13 przy trymerku też wybrany. Patrzę, jeszcze coraz to więcej jest wybranych rzeczy niż potrzeba. Dobra, kondensatory są wybrane, więc co? Zestrojenie wystarczy, nie? Przestawmy sobie czujnik od heterodyny, czyli małą antenkę. Ściszmy te radyjko, włączmy. Co ono tu odbiera? Radio, UKF. Arch, wyłączymy arch. I jedziemy. No coś tu niby odbiera, ale nie tam gdzie trzeba. Dobra, stawmy sobie SDR-ek. Będziemy teraz stroić najniższe częstotliwości heterodyne. Start. Straszne jakieś zakłócenia są od moich świetlówków. Pewnie, na pewno. Dobra. Jedziemy na minimum. Najpierw to, co musimy sprawdzić. Napięcie verikap tutaj na wyjściu na głowicy. Sprawdźmy sobie to tym voltomierzem. Voltomierz, tak. To łapiemy za masę. Możemy gdzieś tutaj przy antenie łapnąć. Albo za masę głowicy najlepiej. O. I teraz tak, plus 2,9V, tak? 2,6V, a max 25V, czyli jest ok. Czyli jedziemy na minimum i ustawiamy częstotliwość 98,2 heterodyny. Żeby odbierało 87,5, to 98,2 musi być heterodyna. 98,2.
98. Chcieliśmy też zbudować bardzo możliwość pracować przy pomocy pochodców i chcemy, żeby tak zwierzę wielolotnie, nie mamy, żebyśmy mogli je poznawać na przyrodzie, w szkole, na imitacji. Trzeba się starać, nie mamy. Czyli tak, poruszać problem heterodyny, pokarmowych śmieci, stroimy śmieciową orkiestrę, śmiecio-sztukę tu. I tradycyjnie weźmiemy... Przede wszystkim rozciągamy teraz cewko, bo niskie częstotliwości nas interesują. O! Półtej zebranie uczony się właśnie uświęcone żołnierzom w zeszłej pierwszego i drugiego. Cześć, żołnierze, wyglądek. Czekajcie, bo jak ty w ogóle nie widzę... Nie widzę heterodyny. Czyli postanowić kształt, która rozumie. Musimy się podpiąć pewnie z heterodyną do kołka. Tutaj mamy kołek heterodyny. Jakieś zakłócenia, ona ma taki jakby rozrzut duży. I obecnie też będą składać dodatkowo. No i tam już wszystko. I teraz tak, rdzeń jest aluminiowy, czyli jak wkręcamy go w cewkę, to częstotliwość się zmniej, się zwiększa. Czyli musimy go wykręcić. Ale tutaj coś nie działa. O! Zimne luty jakieś. Panowie. O! Już prawie była. Nie działa, bo się nie wykręca. O! Czyli tak, tutaj mamy. Mam heterodynę, zobaczcie, pewnie to już widać na tym. Na... O! Tu sobie pływam heterodyno, jest na maksa w lewo, jest 98 i 1 i 4, 147, nie? O! Tutaj mam heterodynę, dobra. To jest minimum skali. Tylko że teraz trzeba ustawić 100 o 20 MHz do góry, czyli 118,7. Jest. Patrzcie, wszystko się zgadza. Heterodyna mogłaby tak zostać. Jest nawet do 119 leci. Czyli jest wszystko cacy, tylko musimy zalać parafinką heterodynę koniecznie, bo ona tutaj jakiś luz ma dziwny, tak jakby miała. Myślałem, że zimne luty, ale nie ma. To w środku rdzeń się obraca. Zaraz zalejemy parafinką cewkę heterodyny. Ale się wstrzeliłem, momentalnie. Bym się nie spodziewał. Momencik, tutaj trzeba te przewody od anteny jakoś zabrać, żeby mi nie przeszkadzały chwilowo. No. Dobra, ceweczka ładnie się utopiła. Sprawdźmy jeszcze raz zakres. No dobra, tu jest. I 20 MHz do dołu teraz. 118 minus 20, 98 i 7.
był drugi koniec zakresu, nie? Szukamy. Proszę. Jest. 98,2. Pięknie, od samego początku zakres działa. Jak przystygnie, już ona zestygła. Teraz sprawdźmy, czy ona nie będzie pływać. Ustawmy sobie zakres na jakąś pierwszą stację, która odbiera. Słabiutko odbiera. Chociaż to jest ta stacja bardzo blisko, to mamy czułość słabą. Nie brakuje i tak też będzie już do końca dnia. Wiatr słabe, okresami umiarkowany, południowo-wschodni, maksymalnie do około. Zobaczymy, ile jest pośrednia odstrojona, nie? Zachmurzenie umiarkowane i duże, temperatura minimalna. 91,2. Ustawmy sobie środek. Do minus 6 na południu i zachodzie regionu. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Ta stacja pobliżu mnie robi mi jako generator i to bardzo dobry. Tutaj będzie cały czas w dół, wieczorem równe 9. No i dobra. I teraz tak, z 91,2, gdzie jest kalkulator? Tu. Plus 10,7. 101,9, a jest częstotliwość 101,89. 101,890 mam, ale zaraz tutaj dostroimy. No jest idealnie, panie, czyli pośrednia nie jest rozregulowana. Zobaczcie, zaraz wam pokażę. O Jezus, powerbank mi spadł, moment od kamerki. 917 tutaj, ale troszkę jakby popłynęła, może i nie. Zaraz zobaczymy. Zaraz będziemy wiedzieć. Jeszcze raz auto. Momencik, auto. Niech się dostroni. Tak jakby, kurde, delikatnie płynęła. Tu jest. Tu jest dokładnie. Dobra, zobaczymy, odstroimy się trochę. Dzień dobry, zapraszamy do godziny 12:00 i włączam arch. Się odstraja za mocno, trzeba pewnie będzie zmienić kondensatorek. Teraz zobaczymy. No teraz mam równo radio ustawione, zobaczymy jeszcze raz. AFC włączymy. Niech sobie się dostroi do heterodyny. No jest idealnie. 101,895, 896, no. No zobaczymy, czy popłynie. Poczekamy z 5 minutek i zobaczymy, czy popłynie. A my w tym czasie zróbmy, dostrójmy się z poziomem sygnału, nie? Także momencik, ja muszę kamerkę przerzucić filmy, bo już ostatnie 30 sekund nagrywania tej karty i zaraz wracamy. No i dobra, wszystko pracuje, programator pracuje, tylko jeszcze została nam ta gałka ruchoma do zrobienia. Patrzcie. No i dobra, i lecimy od początku. Efekt taki a la końcowy. Mogą być zupełnie inne niż w. Krótki filmik, ale będzie. Tak o, raz. Ja tu mam straszne zakłócenia, wiecie? Pracują komputery, ale już powyłączałem to, co mnie najbardziej zakłóca. Dwójka. Trzeci kanał. Wyciszenie też oczywiście działa, także możemy sobie wyciszyć, ale lepiej, żeby te słaby też odbierać, nie? Skąd te zakłócenia u mnie dzisiaj? Piąty kanał. Szósty kanał. Tu jakiś słaby.
wstawiennictwa. Ostatni kanał. W sumie tych stacji jest dużo więcej. Zaraz zobaczymy, czy ruski odbiera. Się передачи данных поезда в мостах, похоже, спас провалившуюся под лед на Невневе. Свыше 1000 разрешений на... Если русский отбирает, то есть все окей. Подробнее потом другом в полдень. Прогноз погоды представляет сеть торгово-сервисных центров. Czy wiesz, że przyczyny cery trądzikowej u dorosłych mogą być zupełnie... No, nasze to elegancko, nie? Jeżeli cera trądzikowa osób dorosłych... No dobra, radyjku uważam za przystrojone, tylko jeszcze tą wstągałkę zaraz powalczę. Przy okazji odkręćmy. To sobie zobaczmy, no tutaj cały ten dekiel wypadł. Musimy wykręcić panel i go na nowo wkleić, nie? A dodatkowo zawarte w Visaximum D cynk i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Tutaj podkładkę do części. Rozwiązanie na cerę trądzikową Aflofarm. Tylko do soboty 10 marca. Przy okazji przyczyścimy szybę, bo jest strasznie zaburzona. LG o przekątnej minimum 55 cali. Otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do... Dobra, odłączmy go. Jeszcze na dole. I Toska wróci do normalnych, że tak powiem, mam nadzieję, ludzi. Nie no, jest ok, będzie zajebiście przestrojona, tylko jeszcze troszeczkę trzeba dopieścić wizualnie ją, bo to tak normalnie czasami ludzie przysyłacie mi sprzęt, to przynajmniej wytrzyjcie go z wierzchu jakoś tak delikatnie, wilgotno, ścierko, z kurzu, z błota czasami, tak żeby wiecie, no, bo to świadczy o człowieku. Jak szanuje sprzęt, zobaczcie, o tutaj krzypi, o szybka sama odpadła, tutaj cały kółko z zawieszeniem też, przełącznik, czekajcie, jak on tutaj siedział w ten sposób, musimy nałożyć przełącznik do naszej Toski i dobra. Będziemy kleić durnia. Pozdrawiam. I zaraz efekt końcowy. No, zostało tylko jeszcze założyć pokrywę. Wszystko odnowione. Toska. A ta pokrywa ma straszny stan. Zaraz je troszeczkę odnowimy. Chociaż trochę. Dzień dobry, witamy. Jeżeli ktoś jeszcze nie zauważył, to dziś poniedziałek. A jak to u nas poniedziałki bywa, za kilka minut naszymi gośćmi będą po nas. Skupiły się m.in. na pracy dzielnicowej. I wyczyścić. Zgłaszają się do nas nasi słuchacze. Dziś m.in. będzie mowa o tym, że ktoś komuś zrobił niechciany remont. Dosyć ciekawe. O szczegółach już wkrótce. Niechciany remont. Organizuję razem z państwem Grzegorz Pilat. Witamy już 6 po 10. Jakaś farba widzę. Warsztatowa. Teraz poczynimy cuda z tą pokrywką. Wszystkie zanieczyszczenia zebrane. Zaraz będziemy i ją trochę czyścić, nie? Polerować. Zobaczcie, ile syfu. Tu jeszcze jakaś farba zielona została, ale zaraz ją się pozbędę. Muszę tylko dobrze teraz wytrzeć ten nabłyszczecz. Bo będzie zostawić ślady, a tutaj o. Będzie jak słówka. Wszędzie grają, kurde. Dobra, może. O, tutaj nie.
trochę porysowana jest, ale już malować jej nie będę, tylko po prostu przelecę tym polerką na błyszczaczem. Ściągnąłem te wszystkie te. Po co było można troszeczkę zmatowić, to zmatowione. Resztę zawoskujemy i będzie cacy. Dobra. I zakładamy naszą pokryweczkę. Ile tutaj zostało jeszcze? 6 minut. Aha, pokryweczkę, ale bym założył. Się pospieszyłem trochę. Patrzysz, tutaj coś tu sporo śrubków jest. A te śrubki to trzeba może by tak panel by się przydało przykręcić, nie? Nic tu się nie grzeje, wszystko jest cacy. To trzeszczy. Czyżby plastiki trzeszczały? Nie. Nie te śrubki, gdzie są te małe? Są. Dobra, wyłączę ją, żeby tutaj jeszcze gdzie wpadnie jakaś śrubka i będzie. Odpukać lepiej nie. I toska wraca do świetności. Okej. Spodu musimy to samo przykręcić. Które to były tutaj? Te z podkładkami. Trójeczki. Raz, dwa, trzy, cztery i ta była piąta. O, co robi? Okej. Teraz możemy założyć pokrywę. Panowie i panie. Słuchajcie, w niedługim czasie odbędzie się na live na moim kanale aukcja taka, tylko że aukcja z polskim sprzętem, z polską Unitro. Niektóre ceny będą naprawdę bardzo, bardzo do, że tak powiem, do zaakceptowania, bo naprawdę niektóre sprzęty ruszą od złotówki, a jest tego sporo. Wszystko będzie też wystawione na OLX-ie po aukcji. Najpierw będzie aukcja na live, także zapraszam do, że tak powiem, do śledzenia tytułu aukcji. Sporo będzie tego. I zrobimy licytację. Oczywiście tak, w licytacji od razu przypomnę, będą mogli brać udział tylko wyłącznie osoby, które są zarejestrowane na YouTube.
no żeby pisać na live, na czacie, ale musi być imię i nazwisko. Czat będzie rejestrowany i po prostu napisanie na czacie, na live będzie równoznacznie z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Także tylko wyłącznie zarejestrowane osoby, które mają imię, nazwisko. Inne osoby nie będą mogły pisać na czacie, jeśli są no-name'y takie, tak zwane. One nie są no-name'y, bo jest, można dojść adresu każdego, bo jest każdy zarejestrowany na YouTube, ale musi być imię, nazwisko i wtedy dopiero takie osoby będą mogły brać udział w aukcji. Dobra, ja pozdrawiam, Toska skończona. Kolejny piękny sprzęcik. Trochę porysowany od góry, tutaj odczyszczony, a tutaj front panel, no czarnego nie zrobię, srebrny bym z chęcią zrobił, a czarny po prostu wolę. Lepiej by byłoby wymienić, no bo nie mam na razie możliwości robić nadruchów białych, nie? Ani szarych, tak jak tutaj jest, tym bardziej kolorowych, tylko czarne nadruki mogę robić. Dobra, pewnie około... Wszystko gra. Stalowe Centrum Serwisowe Serwistal. Sprzedaży w August. Toska tak się prezentuje. Także zapraszam na live. I na live będzie... Prawdopodobnie też będzie Toska. Prawdopodobnie na sprzedaż. Także na licytacji. Mówię. Niektóre będą naprawdę bardzo tanio do zakupu.